Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarotiska Fortuna Kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 15 listopada. Tarot intuicyjny oraz karty Lenormand, jako karty rady bądź dopowiadające. Także zaczynamy. Zobaczymy, jakie tutaj będą emocje, energie nam towarzyszyły. O, karta diabła. Tutaj, moi drodzy, różnego rodzaju niespodzianki, te pozytywne czasem i negatywne. Dlaczego mówię pozytywne? Bo wiadomo, każdy z nas ma coś w sobie z diabła. Tutaj możemy mieć do czynienia z dużymi pieniędzmi, na przykład. I w pewnym stopniu no, jest to wiadomo pozytywne. Możemy mieć problem z uzależnieniami, nie tylko swoimi, ale z osobami, z którymi mamy do czynienia. Relacje jakieś toksyczne, kłótnie, wszelkiego rodzaju zazdrość, tak? Możemy się spotkać z tym uczuciem tego dnia, szczególnie przy tej energii. Coś może nas zaskoczyć, na co nie byliśmy przygotowani. Także tak to wygląda z aspektów zdrowotnych: wszelkiego rodzaju gorączki, stany zapalne. Może nas ząb rozboleć, może głowa rozboleć, tak, może być stan podgorączkowy. Zwróćmy uwagę. Ale także, kochani, tutaj, tak jak powiedziałam, przede wszystkim nie tylko uważajmy na zdrowie, ale też uważajmy na nasze finanse, bo też mogą być bardzo duże wydatki na przykład. No i kartę rady Lenormand. Dopowiadającą, jak rozwinie tutaj nam Lenormand tego, tego diabełka. No, zagrożenie, kochani, i zmiany. Zagrożenie ja bym powiedziała. Yy... Lenormand nie dopowiedział tak dokładnie, bo według mnie tu są dwa zagrożenia, a mianowicie jakąś sprzeczką, kłótnią, ale też zagrożenie zdrowotne, bo mogą być w tym temacie zmiany. Także mogą być drobne jakieś przeziębienia, stany podgorączkowe, idą zmiany i na przykład Drobne przeziębienie może nam przynieść zmiany tego dnia. Co innego zaplanowaliśmy, a co innego mamy. Także to jest taka pierwsza opcja. No i druga opcja: zagrożenie kłótnią. Kłótnia może być na przykład spór o finanse, o jakieś pieniądze, tutaj właśnie, o jakieś sprawy tego typu. I też tutaj mogą być nieplanowane wydatki, zmiany związane z tym. No dobrze moi drodzy, trochę wyjaśniej. Mamy dwie opcje także na ten dzień tutaj. Uważajmy na siebie, na nasze zdrowie przede wszystkim i na trzecie osoby, jakieś relacje może te, toksyczne i też uzależnienia. Nie tylko swoje, ale też innych. Dobrze moi drodzy, tak to wygląda na ten dzień. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę, moi drodzy, wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokoju w ten dzień. Do usłyszenia.